Z tej strony Agnieszka, w tym wideo chciałam Ci opowiedzieć o tym, jak rozumiem, co to takiego jest ta marka rękodzielnika. Dużo się mówi o tym brandingu, o tym, że trzeba mieć ważna sprawa, trzeba mieć markę rękodzielniczą, tak? Ale mam wrażenie, że bardzo często zapominamy, co to tak naprawdę jest. I oczywiście mogłabym Ci tu zaserwować piękne cytaty z super wypasionych definicji, ale mam wrażenie, że przyda się taka, która po prostu roboczo zostaje nam w głowie i trochę przekłada się bardziej na działanie niż tylko na to, że my to wiemy. Więc zachęcam Cię do podążania za tą wypowiedzią i do takiego zabrania z niej dla siebie czegoś, co możesz od razu wdrożyć w życie. Bo plotki generalnie mamy taką ideę, że wiedza jest po to, żeby przekładać ją na działanie, po to, żeby to działanie przynosiło nam konkretne efekty, więc nie będziemy tutaj studiować, co to takiego marka rękodzielnicza, ale jak możemy tą świadomość wbudować w swoje codzienne działania, żeby przynosiło nam konkretne efekty, czyli budowało nam tą markę na co dzień. Ja bardzo lubię taki cytat, gdzieś sobie zanotowałam w swoim notesie z jednego z miliona szkoleń o marketingu, PR-ze i budowaniu swojej marki. Marka to coś, co mówią o nas, kiedy wychodzimy z pokoju. Pomyśl na chwilę o tym zdaniu. Coś, co mówią o nas, kiedy wychodzimy z pokoju. Co mówią o tobie? Co o tobie pamiętają, kiedy to ty wychodzisz z pokoju? Kiedy to ciebie nie widać w tym Insta-feedzie czy feedzie na Facebooku? Co myśli o tobie twoja klientka lub potencjalna klientka lub fan? Kiedy myśli o tobie, kiedy nie widzi twojego ostatniego postu? Kiedy nie widzi twojego ostatniego wpisu na blogu? Czy nie widzi twojego produktu? Może myśli o twoim logo, może ma jakieś skojarzenia, może rozpozna jakiś znak, kolory, może budzą się w tej osobie jakieś konkretne emocje, skojarzenia. Tutaj może jakiś sukces, nie wiem, oryginalność, wyjątkowość, przystępna cena, czy może wysoka cena, produkt luksusowy, czy może produkt codziennej potrzeby. Tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi, ale warto się zastanowić, z czym to ty chcesz zadecydować, że się kojarzysz. Konkretnym znakiem, konkretnym kolorem, konkretnym uczuciem, emocją, którą wywołujesz w twoim odbiorcy, twoim kliencie. Tak właśnie kształtujesz markę. Bardzo często fiksujemy się na tym, że o rety, muszę mieć logo. A jak już mam logo, no to dobra, mogę zbudować stronę. A jak mam stronę, to może i fanpage, i może Instagram, i Facebook, i promuję się na Pinterestie. Ale bardzo rzadko zatrzymujemy się w tym punkcie, z czym ja chcę, żeby moja marka się kojarzyła. Bo okazuje się, że to nie tylko logo, to nie tylko te kolory. To również wszystko, co wiąże się z twoją marką. To jak sprawiasz, że twój klient się czuje. To, jakie emocje wywołujesz w tej osobie. W jaki sposób to robisz. Wszystkie wrażenia, odczucia, tak, dotyczące twojego produktu, tego jak klient jest traktowany podczas transakcji, jak jest traktowany po transakcji, z jakimi firmami współpracujesz i w jaki sposób twoja marka, czy ty, twoje produkty i usługi są postrzegane. To wszystko wpływa na twoją markę. Bardzo prosta definicja, prawda? Nie wiem, czy w ten sposób kiedykolwiek patrzyłaś, czy patrzyłeś na swoją markę rękodzielniczą. Bo nagle się okazuje, że wcale to kosztowne logo nie jest ani dla nas blokadą przed działaniem, ani nie jest czymś takim totalnie niezbędnie potrzebnym, żeby nad swoją marką móc już tu i teraz zacząć pracować. Ja zachęcam Cię do innego podejścia, do zastanowienia się, z czym zostaje Twój klient i co mówi o Tobie i o Twojej marce, kiedy nie macie w pokoju. Może niekoniecznie musi pamiętać twoją logo albo nazwę, ale będzie pamiętać, jak się czuje, kiedy mówisz do niego jako klienta. Albo będzie pamiętać, jak się poczuł czy poczuła, korzystając z twojej usługi. Bo to też marka. W dobie internetu i takiego zalewającego nas marketingu, przekazu reklamowego, który naprawdę sączy się z każdej możliwej platformy, warto wrócić do korzeni i pomyśleć o tej drugiej osobie, która ostatecznie jest inteligentną, mądrą, w pełni sprawną psychicznie i fizycznie osobą zdolną do podejmowania autonomicznych decyzji. Mam wrażenie, że bardzo wiele przekazów wokół budowania marki to jak przechytrzyć tego klienta, jak go tam zapędzić do swojego lejka sprzedażowego, żeby kupił. A kiedy pomyślimy o tej osobie jako o osobie, której chcemy służyć, której chcemy dać konkretne odczucie, wrażenie, w darze przynieść swój produkt albo usługę, nasze myślenie o kształtowaniu własnej marki zmienia się.
to wtedy dzieje się taka magia jak polecanie nas przez klientów, przekazywanie pocztą pantoflową informacji o naszych usługach. To wtedy dzieją się takie magiczne rzeczy jak rzucanie się na naszą najbliższą ofertę, czy oczekiwanie na promocję, która trafia się raz w roku, po to, żeby właśnie wtedy wydać swoje ciężko oszczędzone pieniądze. Przyznasz mi rację, że bardzo rzadko mówi się o takich rzeczach w kontekście kształtowania marki. Bardzo często chcemy takich jasnych pytań i odpowiedzi, ok, to co teraz powinnam robić? To teraz logo, to teraz strona, to teraz sklep, a na tym sklepie 3 lejki i 2 automatyzacje i 5 automatycznych maili, który jeszcze ściga po opuszczeniu koszyka, żeby ta osoba na pewno kupiła. A co gdybyś zastanowiła się nad swoją marką jako czymś, co chcesz wspominać za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat? A co gdybyś pomyślała o takich rzeczach, które są uniwersalne i nigdy się nie zmienią, jak wartości twojej marki? Zachęcam cię do zadania sobie pytania. Co mówią o tobie osoby, kiedy wychodzisz z pokoju? A co najważniejsze, co chcesz, aby o tobie mówiły? Jak chcesz, żeby się czuły po kontakcie z twoją marką? Bo wtedy okaże się, że wszystkie miliony pytań, które zadajesz sobie o to, jaki kolor na fejsie, jaki dzisiaj post, a o czym powinnam powiedzieć w tym wpisie na Instagramie, a czy taka grafika, a czy taka, a czy takie zdjęcia, a czy takie kolory i takie tło, nagle odpowiedzi na te pytania staną się dla ciebie bardzo jasne i automatyczne. Zadaj sobie to jedno pytanie. Co chcesz, aby mówiono o tobie i o twojej marce, kiedy wychodzisz z pokoju? Mam nadzieję, że to krótkie pytanie rozjaśni ci trochę i pomoże nawigować, jak taki kompas, potraktujesz je w tym gąszczu różnych decyzji, które na co dzień podejmujesz w swoim biznesie rękodzielniczym. Jeżeli czujesz, że to krótkie wideo dało ci jakąś taką refleksję na temat twojej działalności i chcesz więcej, wskakuj po kolejne wideo, ponieważ to wideo to część całkiem dużej serii. Jeżeli masz ochotę na więcej, wskakuj na oplotki.pl, tam poznasz bliżej mnie i nasz cały zespół, dla którego najważniejszą misją to zarażanie pozytywnym bakcylem rękodzieła. Wiemy, że nie damy rady same, choć jest nas dużo, choć oplotki to już teraz całkiem pokaźna organizacja tworząca kursy rękodzieła online, warsztaty rękodzieła, również dla dużych organizacji, choć nasze moce przerobowe ciągle rosną, wiecznie nam mało. Wierzymy, że jesteśmy w stanie zmienić ten taki trochę krzywy obraz branży handmade i pokazać, że jest to całkiem profesjonalna branża poprzez wspieranie innych przedsiębiorców bazujących swoją działalność właśnie na rękodzielniczym produkcie, usłudze, know-how. Jeżeli jesteś jedną z takich osób, która ma apetyt na więcej, nie tylko zarabianie na chleb, ale też trochę i masełka, to zachęcam cię, wskakuj na oplotki.pl, odwiedzaj zakładkę Akademia Rękodzielnika. To taki krąg wzajemnej wymiany informacji, program, którym dzielimy się swoim know-how, ale też zapraszamy innych twórców do położenia na stół swoich wyzwań, codziennych bolączek i kształtowania tej branży przez pryzmat jak największej profesjonalizacji. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym wideo i do zobaczenia na oplotki.pl. Trzymam kciuki za twoją rękodzielniczą markę i pamiętaj, to co mówią, kiedy nie macie w pokoju, może mieć wielką siłę. I to nie znaczy, że to te osoby muszą zadecydować za ciebie. To ty możesz zadecydować, co będzie się mówiło w tym pokoju, kiedy ciebie tam nie ma. Do zobaczenia w kolejnym wideo.